Dzień dobry. Witamy w centrum tętniącego życiem Wrocławia. Już za chwilę znajdziemy się wewnątrz wyjątkowego, 180-metrowego apartamentu, po którym chciałabym Państwa oprowadzić. Znajduje się on w bulwarze Drobnera, kameralnej sześciopiętrowej inwestycji z recepcją i garażem podziemnym, położonej naprzeciwko Wyspy Bielarskiej. Od wejścia wnętrze zaskakuje przestrzenią, otwartym planem oraz brakiem typowego holu z drzwiami prowadzącymi do poszczególnych pomieszczeń. Biorąc pod uwagę pierwotny projekt, układ ten wcale nie jest oczywisty. Architekci podjęli decyzję o kompletnej przebudowie strefy wejściowej, co wiązało się z wycięciem stropu na nowe schody zawieszone na stalowej konstrukcji. Zatrzymajmy się na chwilę przy schodach. Zostały one wykonane z naturalnego wapienia Grassi Pietre, sprowadzonego z Włoch. Jeśli przyjrzeć się bliżej, można dojrzeć zatopione w nim muszle i inne formy życia morskiego. Materiałem tym wyłożone są także ściany klatki schodowej oraz cała podłoga na dole. Zastosowanie naturalnego wapienia nawiązuje do atmosfery luksusowego domu śródziemnomorskiego i nadaje wnętrzom niecodzienny charakter. Panele z naturalnego forniru pokrywające pozostałe ściany tworzą ciekawy geometryczny wzór. Dopiero po chwili możemy się zorientować, że niektóre z nich skrywają drzwi prowadzące do pralni oraz strefy gościnnej z łazienką i sypialnią. Łazienka gościnna zaskakuje zastosowaniem nietypowych elementów. Uwagę zwracają spieki kwarcowe na ścianach, złota umywalka w kształcie głowy marki Ipe Cavalli czy pokryte prawdziwym złotem toaleta i bidet. W pomieszczeniu obok znajduje się pokój, który można zagospodarować dowolnie, jako sypialnię gościnną, wygodny gabinet czy domową siłownię. Przestronny hol prowadzi do otwartego salonu połączonego z kuchnią. Ta elegancka i funkcjonalna przestrzeń to świetne miejsce na odpoczynek w gronie rodziny czy organizację przyjęcia dla znajomych. Znajdziemy tu meble znanej na całym świecie marki Fendi. Stół, krzesła, sofa i fotele zostały zaprojektowane przez paryskiego designera Toana Nguyena. Warto przyjrzeć się charakterystycznym paskom na krzesłach i fotelach. Nawiązują do toreb podróżnych od 100 lat produkowanych przez Fendi i będących ich znakiem rozpoznawczym. Dzięki lustrzanym szafkom kuchnia wtapia się w ścianę i nie dominuje nad wnętrzem. Zastosowanie lakierów w połysku i naturalnego hebanowego forniru sprawia, że jest wyjątkowa. Na dolnym poziomie głównym źródłem światła dziennego są wysokie okna i przeszklona weranda, z której rozciąga się niesamowity widok na zabytkowe części Wrocławia, takie jak Ostrów Tumski czy gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego. To niewątpliwie jeden z największych atutów tego apartamentu. Podczas projektowania wnętrz priorytetem było jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność oraz zaspokojenie potrzeb wymagającego użytkownika. Możemy to zauważyć szczególnie na górnej kondygnacji, która została podzielona na salon z ukrytą częścią barową, sypialnię dużą łazienkę i garderobę. Strefa dzienna została wyposażona w skórzane fotele marki Fendi, zabudowę z telewizorem oraz mini biblioteką. We wnętrze znajduje się mini bar z chłodziarką na wino, ekspresem do kawy i kompaktowym zlewem zatopionym w kamiennym blacie. Sypialnia została oddzielona przesuwnymi drzwiami. Lekko lustrzany efekt szkła zwiększa poczucie intymności bez rezygnowania z przestrzeni. Przy wejściu wbudowano w ścianę lampy marki Floss, które formą przypominają rzeźby. W sypialni znajduje się łóżko i fotel marki Fendi,
oraz ukryta szafa. Ściana została pokryta tworzącą obraz włoską tapetą. Specjalnie dostosowane oświetlenie nadaje wnętrzu przytulności i sprzyja relaksowi. Główna łazienka z dużą kabiną prysznicową i piękną wanną jest zaskakująco przestronna. Znajduje się tu podwójna szafka umywalkowa w obudowie z naturalnej skóry pod szkłem marki Mildue. Biała, wielkoformatowa hiszpańska ceramika na ścianie i dekoracyjne oświetlenie optycznie powiększają przestrzeń. Całość uzupełnia biokominek, który pozwoli stworzyć w łazience atmosferę spa. Obok znajduje się pojemna garderoba marki Prezotto, której elementy można dowolnie przesuwać, dostosowując do indywidualnych potrzeb. Istotną rolę w całym apartamencie gra oświetlenie. Zostało zaprojektowane tak, aby optymalnie rozjaśnić poszczególne pomieszczenia, ale także stworzyć wyjątkową atmosferę. Taki efekt udało się uzyskać dzięki zastosowaniu oświetleń strefowych i lamp dekoracyjnych. Wszystkie oprawy techniczne pochodzą od włoskiej marki Floss. Charakterystyczną cechą wykończenia jest zastosowanie naturalnych materiałów najwyższej jakości: kamienia, drewna, skóry i tkanin. Dzięki temu wnętrza są luksusowe, a jednocześnie niezwykle przytulne. Dotarliśmy do kulminacyjnego punktu, którym jest taras na 6. piętrze. To idealne miejsce relaksu czy spotkań z przyjaciółmi. Rozpościera się z niego niesamowity widok na zabytkowy Wrocław. Dziękujemy za wspólną wizytę w tym niezwykłym apartamencie. Do zobaczenia w Bulwarze Drobnera.